Dzień dobry. Jest piąta rano, a nienawidzę latać tak wcześnie. Dzisiaj postanowiłem, że nagram dla was krótki film o tym, co robimy w Wielkiej Brytanii, albo co planujemy robić, bo dzisiaj mam spotkanie z tamtejszym urzędem miasta i Wydziałem Architektury odnośnie pozwolenia na budowę, gdzie będziemy rozmawiać o tym, co chcemy zrobić i czy nam na to pozwolą, a jeżeli nam nie pozwolą, to na co nam pozwolą i czy w ogóle ten projekt ma sens. Lecimy do Londynu. Zimno. I jesteśmy. Croydon. Dzielnica Londynu, w której zdecydowaliśmy się na zakup nieruchomości. Chodzimy na spotkanie, więc później wam trochę więcej opowiem. He's a lovely architect. We just finished our meeting with the council and I'm gonna tell you about everything later on. Went very well. Thank you, Laura. See you next time. Okay, bye bye. Bye. Okay. No i po spotkaniu, podsumowując, jest dobrze. A jak to wygląda, to za chwilę wam pokażę na planach, ale to jak dojdę do domu. I jest niedziela, wieczór, zajął mi tylko 3 dni, żeby dograć kolejną część filmu, w której Adam cześć. I ja opowiemy wam, co robimy w Londynie. No więc jesteśmy w trakcie kupowania domu na południowym Londynie, w południowym Londynie, w miejscowości Croydon. Bardzo dobrymi połączeniami do centralnego Londynu, z bliskością do sklepów i tak dalej, więc sama w sobie działka i dom, gdzie stoi, bardzo dobra lokalizacja. Dom sam w sobie jest domem narożnym, 3 sypialnie, garaż z boku, garaż z tyłu, z ogromnym potencjałem według nas, jeżeli chodzi o rozbudowę. Dom sam w sobie ma około 90 metrów wielkości. No co jeszcze mogę powiedzieć? No według nas z bardzo dużym potencjałem. Biorąc pod uwagę, jak duża jest działka, zdecydowaliśmy, że podzielimy tą działkę i wybudujemy nowy dom. Tak jest. I wygląda to mniej więcej tak. Tak wygląda działka, na której znajduje się dom. Jak widzicie, jest podłużna, narożna, tutaj jest droga i tu jest droga. Tu kilka zdjęć samego domu. Dom od przodu, dom od tyłu. Garaż z tyłu, który miałby być wyburzony i w jego miejsce powstałby nowy dom. I tu jeszcze jedno ujęcie. Kolejne. Tak wygląda w tym momencie ta działka. Dom, garaż. Tutaj jest taki ogród zimowy. I z tyłu drugi garaż. I ten garaż byśmy usunęli i w jego miejscu chcielibyśmy postawić, to nieważne, to. Takiej wielkości dom. Tak wyglądający z boku. To jest oryginalny dom, to jest to, co byśmy chcieli postawić. A tutaj plany, mieszkanie na dole, sypialnia, łazienka, salon, mieszkanie na górze, łazienka, sypialnia, salon. W trakcie rozmowy z urzędniczką, jak się dowiedziałem, ile będzie wymagało pozwoleń, wybudowanie nowego domu i że to może trwać nawet 2 lata, żebyśmy uzyskali wszystkie pozwolenia i dokumentowali, co chcemy zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziliśmy, że wracamy do punktu wyjścia i skupiamy się na tym oryginalnym domu. Szczególnie, że dostaliśmy informację, że wystarczy, że zachowamy jedno mieszkanie z 3 sypialniami i wtedy możemy już robić, co chcemy z tym domem. Czyli musimy zachować dokładnie tyle samo, jakby musimy zachować jedno mieszkanie, które będzie odpowiadało temu, co w tym momencie oferuje oryginalny dom. I tą opcję wybieramy, skupiamy się na początku na rozbudowie domu, który kupujemy i w drugiej części, w przyszłości,
spróbujemy wybudować coś na tyle działki. I tak jest plan w Londynie. Obserwujcie nas i trzymajcie kciuki, żeby się udało. Naciskajcie. Dzięki bardzo. Show the good in me. Sing it one more time.